No, cześć człowiek. Tak ogólnie, na początek proponowałbym przypomnieć sobie taki film, słynny bardzo, z programu Ziarno, Wizytę w Muzeum Polu. Obejrzyj. Masz rację, Oliwier. A wiecie, co znaczy słowo Polin? Brzmi tak jak Polska. Tak, Kasiu, to słowo znaczy Polska, tylko że w języku hebrajskim. To wchodzimy do środka! Dzieciaki, przedstawiam wam pana Piotra Kowalika. Witam serdecznie, księdza. Z działu edukacji tego muzeum. Kasia. Dzień dobry, Oliwier. Max. Oliwier. Max. Fajnie, że tu jesteśmy. Lubicie różne opowieści i legendy? No to posłuchajcie. Ta legenda nam tłumaczy, w jaki sposób Żydzi w ogóle tutaj się znaleźli. Oni po prostu, jak wiecie, byli narodem, który no, tułał się przez wiele lat. Nie miał swojej własnej ziemi, bo po prostu mu tą ziemię na długi czas odebrano. No i kiedy przybyli jakieś właśnie 1000 lat temu, to całkiem sporo, prawda? Właśnie na tereny Polski, którą porastał taki właśnie gęsty las, jaki widzicie tutaj na tych ekranach. Modlili się, pytali się Boga, czy tutaj będzie dobre miejsce do życia, czy tutaj będziemy mogli mieć swój nowy, spokojny dom. No i słuchajcie, jak podaje legenda, rozległ się głos z nieba, właśnie padły te dwa słowa hebrajskie, Polin, to znaczy tu odpoczniesz. Inna wersja legendy mówi, że opadła kartka z tym napisem, z tymi właśnie słowami. No i tak to właśnie jest, że od 1000 lat Polska jest domem dla Żydów. To idziemy zwiedzać dalej. Film słynny, wszyscy go widzieli, wszyscy się oburzali. Teraz na zasadzie wielkie oburzenie po wypowiedzi prezydenta, że tu jest Polin. I my w swoim takim myśleniu myślimy, że to dotyczy tylko nas. Ja z kolei no mam taką koncepcję, to należałoby jeszcze tak dogłębniej zbadać i sprawdzić, że to nie ma aspektu polskiego, to dotyczy całej Europy, całej cywilizacji europejskiej. U nas to przybiera formę Polin, z racji tam jakichś tam występowania, jakichś dokumentów, to jest specyfika krajowa. W innych krajach europejskich przybiera to inne formy. I zaczęło się wszystko, w moim przekonaniu być może wcześniej, od takiej książki wydanej w Anglii tam w początku lat 80. Święty Graal, Święta Krew. No, zobaczmy. Tam wystosowano hipotezę o tym, że oczywiście tam Jezus gdzieś był w związku z Marią Magdaleną, na zasadzie uciekł gdzieś tego na terenie Francji, tam sobie żyli, bla 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 bla. No, totalny absurd w aspekcie historycznym, ale to nie o to chodzi. To właśnie chodzi o takie francuskie Polin. Bo potem na tej podstawie pojawia się książka Dana Browna, Kot Leonarda da Vinci. I zaraz potem jest nakręcony film. Film z rozmachem, film gwiazdorski, film właśnie szukający takiego spisku ukrywającego to, co tam było naprawdę podobno. Zobaczmy sobie tylko zwiastun, żeby wam przypomnieć, bo to było już lata temu. We are in the middle of a war to protect a secret so powerful that if revealed, it would devastate the very foundations of mankind. Professor Langdon, the chief of police would like your assistance. I'm not sure how much help I'm going to be here. Dear God.
did this himself in his own blood? Is it possible? This is a message. Your grandfather left you. He left us. It might be some kind of anagram. Can you break it? Demons, omens, codes, monks. Da Vinci. Professor Langdon, you're in grave danger. From director Ron Howard. Sir Lee Teabing. Robert, what can an old cripple do for you? I'm into something here that I cannot understand. You asked what will be worth killing for. Open your eyes. Witness the greatest cover-up in human history. You're saying all this is real? Real enough to kill for. You're not gonna make it! Audrey Tautou, Ian McKellen, with Paul Bettany and Jean Reno. You must explode the truth onto the world. Mankind can finally be set free. The Da Vinci Code. No! I oczywiście tego Louvre, ten muzeum, no wszyscy wiemy, o co chodzi, w każdym razie ten Jezus i ta Maria Magdalena. I tutaj właśnie ta krew Jezusa jako jego potomkowie. To potem w innej rozwinięciu koncepcji dowiadujemy się, że to byli Merowingowie. Dlaczego Merowingowie? Jeżeli człowiek się zastanowi na tym wszystkim, to na gruzach Imperium Rzymskiego, gdzie wytwarzała się właśnie ta europejska cywilizacja, Francja odgrywa rolę kluczową. Mianowicie, pierwsza rzecz, co mówiłem w swoich filmach, że sam termin Europa, Europejczycy, pojawia się zapisany w kontekście bitwy pod Poitiers Karola Młota, który formalnie był tylko no, namiestnikiem Merowingu. Formalnie Merowingiem był król, i on formalnie panował. Karol Młot był tylko majordomusem. Dopiero Pepin Krótki zdetronizował ostatniego Merowinga, jego następca. Także mamy coś takiego, że dalej, dlaczego Francja? Bo Francja Merowingów, jeżeli spojrzymy na mapę, objęła obszary, czy też to Hiszpanii Północnej, czy też to północnych Włoch, czy też to obszaru wpływów rzymskich Germanii i Galii. I potem w toku historii mamy dynastię karolińską, Karola Wielkiego, i on w gruncie rzeczy terytorialnie, jego zdobycze nie są jakieś tam wielkie, to jest jakby tylko kontynuacja tego państwa Merowingów. W każdym razie kluczowym jest takie coś, że w momencie śmierci Karola Wielkiego, to 814 rok, o ile dobrze pamiętam, następuje szereg konfliktów i w kilkanaście układów, czego koronacją jest traktat de Verdun, to 855. I wtedy następuje podział państwa karolińskiego. I co się wtedy dzieje? Wytwarzają się nowoczesne, w dzisiejszym znaczeniu, początki państwowości państwa. Francji, Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Czyli można powiedzieć państw rdzenia cywilizacji europejskiej. W gruncie rzeczy, jeżeli się tak popatrzeć, to ta dynastia karolińska no, trwała bardzo krótko,
obejmowała no, 70 lat rządów, bo jeżeli popatrzymy się, to Pepin Krótki detronizuje ostatniego Merowinga, zdaje się, w 755 roku. Karol Wielki, jak mówiłem, umiera w 814, następuje rozkład. Czyli to jest raptem 60 lat. Więc kluczową rolę we tworzeniu tego państwa, które stanowiło podstawę do stworzenia nowoczesnych państw europejskich, granic i tego, to byli Merowingowie. Dlatego się zainteresowałem tym tematem francuskim. I co się dzieje? I mamy właśnie tą koncepcję tego świętego Graala jako krwi Jezusa, potem rozpropagowaną w aspekcie takim, że filmu, kinowego hitu, że ludzie zaczynają o tym mówić. Co się potem dzieje? Potem się dzieje, że we Francji pojawiają się już książki niemal otwarcie mówiące o tej no, teorii, nazwijmy to tak, hipotezie pochodzenia Merowingów od, jako potomków Jezusa, gdzie podkreśla się rolę ducha koszernego w wytworzeniu Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii. To jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Tutaj się pokażę takie dwie książeczki. Mianowicie Bernarda Henry Lewego Duch judaizmu, która właśnie mówi, że należy badać ten judaizm we Francji, należy go tego, że to jest jedna z, on mówi jeszcze, jedna z podstaw cywilizacji francuskiej. Następnie co mamy? Następnie mamy Erika Zemura. Erika Zemura, który pisze taką książkę Francuskie przeznaczenie. I tam, bo czytałem tylko fragmentaryczne tłumaczenie, nie władam językiem francuskim, to czytałem streszczenia i takie jakby cytaty, pada takie stwierdzenie, że w gruncie rzeczy to właśnie ta teoria jest prawdziwa, że się pojawili gdzieś ci potomkowie Jezusa jako ci przedstawiciele Izraela na zasadzie ze swoimi jakimiś tam kumotrami i oni wzięli jako Franków i ich, jakby to powiedzieć, stworzyli z nich nowych koszernych na Europę. I w gruncie rzeczy ta cała cywilizacja francuska, bo on się przedstawia jako wielki prawicowiec i wielbiciel cywilizacji francuskiej, ale jednocześnie mówi coś takiego, że jej podstawą jest bycie koszernym. Więc zobaczmy ten ciąg myślenia, identycznie jak w Polsce, w tym Fibio Muzeum Poli, że tu nic nie było, tu były jakieś lasy, jakaś dzicz, gdzieś tam się pałętała, przyszli koszerni, dostali, kurde, tam kartkę z nieba i oni tu osiedli i założyli poli. I mieli potem jakiś tych, ucywilizowali tą dzicz, jakiś tych sąsiadów polskich. Tak, taka sama narracja jest w stosunku do Francji Merowingu. Czyli podstawy wytworzenia się czterech głównych, największych państw Europy. Czemu to ma służyć? Bo w przypadku Polski mówimy właśnie o majątkach bezdziedzicznych, zwrocie jakiegoś tam mienia. To w gruncie rzeczy jest odprysk. Podstawą jest właśnie zmiana świadomości, wprowadzenie, tutaj się posłużę Stachniukiem, który mówił o koncepcji mitu kulturowego. Stworzenie mitu wytworzenia kultury europejskiej przez narody czosnkowo koszerne. Że Europejczycy tu praktycznie
jesteście bez znaczenia. Wy jesteście zbędnym balastem. Oczywiście mit, ten tworzycielski, jak każdy mit, opiera się na tym, że mamy jakieś założenie, które jest, że wszyscy wiedzą tak naprawdę, że to jest fałsz. Ale jednocześnie wszyscy podświadomie w to wierzą. I tutaj na przykład mamy takie coś, że nagle w języku polskim, żeby poprzeć tą teorię, wychodzą książki typu, że powiem za chwilejkę, Krew Merowingów, czyli Polscy potomkowie Jezusa. Napisała to jakaś Barbara Ewa Turlińska, nie znam autora, nie czytałem książki, sam tytuł mi wystarczy. Zobaczcie konstrukcję tytułu Krew Jezusa, że Merowingowie to są właśnie koszerni i w Polsce oczywiście, ja tak podejrzewam, że tam czytałem recenzję tej książki, że o, to Piastowie, no to już Piastowie byli owymi koszernymi, wywodzącymi się z krwi owego Merowingów, czyli Jezusa, czyli nie Europejczyków. Wy, Europejczycy, tak naprawdę w tej koncepcji nie stworzyliście żadnej kultury i to jest wam wpajane. Ktoś powie, że to jest kłamstwo, bo to jest kłamstwo. Tylko że liczy się taki fakt, jak tworzenie właśnie, tutaj wróćmy do tego mitu tworzycielskiego. Bo mit tworzycielski napędza postęp tej cywilizacji, daje jej grunt. Jeżeli pozbawimy ją w świadomości ludzkiej gruntu, podstaw, fundamentu, wtedy ona upadnie. I to się dzieje. Tutaj jeszcze chciałem wrócić do takiego aspektu, bo pewnie to też się dzieje w innych krajach, właśnie niszczenia symboli narodowych. Więc wróćmy do tego, co mówi ten przedstawiciel koszernych w Muzeum Poli do tych dzieci. Nie powiem, przepraszam, polskich dzieci. No, do tych, nazwijmy to, dzieci. Bo tu przyszli koszerni i Bóg zrzucił karteczkę. I tu jest takie coś, że w pewnych środowiskach, w telewizjach prawicowych dziś zaczyna być lansowana teza, co mówiłem w filmie o szczerbcu, symbolu naszym koszernym, że właśnie jeden z symboli polskiej państwowości, polskiej tradycji, to jest tak naprawdę koszerny. Zobaczcie, jak sprytnie pozbawiają nas tych symboli. A z czym to się wiąże? Tam jest w ogóle cała legenda opisana, że ten miecz, szczerbiec, jak dostał Bolesław Chłopa. Więc legendarnie ten miecz miał dostać Bolesław Chłopa od anioła z nieba. Czyli mieliśmy do czynienia z tworzeniem mitu, że Polska jako monarchia naówczas była z boskiego naznaczenia powołana do życia. I co się dzieje? Ten zapis jest w Kronice Wielkopolskiej, co jest bardzo ciekawe, bo napisane tam w początkach XIII wieku. Co się potem dzieje? Potem ów Bolesław, że ten miecz, który miał mu dawać zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnikami, w Kijowie szczerbi go złotą bramę kijowską. A dziś wrzuca nam się jaką narrację w tychowych telewizjach, że przypomnę? Że szczerbiec to jest koszerny. To koszerni dali dla Bolesława Pobożnego, tak? W 1264 roku
za traktaty kalińskie. Że to nie jest wcale polski, z tego symbolu trzeba zrezygnować. No pierwsza rzecz, jak mogli dać szczerbiec, którym Bolesław Chrobry w 1018 roku bił w bramę kijowską dla Bolesława Pobożnego. No, proszę mi to wytłumaczyć. To ten szczerbiec wcześniej nie istniał. To już jest taka narracja, że my już nie mamy symboli narodowych. Ja jeszcze się odniosę do takiej rzeczy jednej. Tej teorii w ogóle. Tego pochodzenia szczerbca. Tam zaznaczyłem w filmie, że on był wielokroć przewożony, konserwowany, rozbierany, składany. Tam w gruncie rzeczy nie wiadomo, która część jest oryginalna, a nie oryginalna, tak naprawdę. Nie wiadomo, czy w pierwotnym były jakieś, jakie były napisy, czy te napisy były takie same, czy nie było innych. Bo nie ma żadnych opisów z epoki. Mamy dziś istniejący artefakt, który jest nazywany szczerbcem, ale w istocie możemy go co najwyżej nazwać kopią szczerbca. I tutaj jeszcze jest taka rzecz, którą zaznaczyłem w filmie, że ją troszeczkę rozwinę, że dla mnie taką tezą, która dyskwalifikuje autentyczność owych tam napisów, nazwijmy to koszernych, jest mianowicie takie coś, że pierwszej koronacji tym mieczem dokonywał biskup Janisław. Biskup Janisław to w 1324, mogę się mylić, Władysława Łokietka. W każdym razie biskup Janisław był na dworze papieskim i został wysłany do Polski na stanowisko właśnie te biskupie i on dokonywał koronacji. Papieżem na ówczas był Jan XXII. I z czego słynął ten papież? Ano z tego, że on strasznie tępił wszelkie magie i zabobony. I osoba z jego otoczenia, wydał tam nawet jakąś bullę przeciwko tym jakimś, zakazał w ogóle symbolów magicznych i tym podobne rzeczy. I ów biskup z jego otoczenia, jeżeli by te napisy były autentyczne, które miały, tak jak nawet mówią ci, spełniać funkcje magiczne, tym mieczem spełniającym funkcje magiczne dokonuje chrześcijańskiego aktu pod rządami papieża, który ogłasza to jako herezję. A jak wyglądała koronacja według opisów? Ano koronacja wyglądała tak, bo ktoś może powiedzieć, a mógł nie widzieć, że król miał tamtego, trzymał tylko w ręce, ten go z tyłu koronował. Proszę, nie, koronacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo według opisów to było takie coś, że ów biskup te wszystkie przedmioty wpierw święcił, on je trzymał w rękach, podawał dla króla, ten przyjmował jako te symbole władzy, na koniec następowała koronacja, król wstawał i wykonywał tym mieczem trzykrotny znak krzyża. Chcecie mi wmówić, że ten biskup Janisław nie widział tego, tych napisów? Bo ja zaiste w to uwierzę. Jest takie coś, powiedzmy sobie prawdę, że szpiegostwo i lizodupstwo i podłość ludzka nie zna granic od wieków. Więc na owe stanowisko tego biskupa to pewnie było 35 tysięcy chętnych. I po prostu każdy z jakiegoś tego wyższego kleru, widząc to, miałby niesamowitego haka na owego Janisława, bo wysłałby tylko list do papieża, ej, słuchaj papież, tutaj ten twój wychowany to mieczem z magicznymi symbolami dokonywał chrześcijańskich aktów, profanując naszą religię. Wiecie, co by się wtedy stało? Biskup Janisław by był wyklęty.
i koronacja by była uznana za nieważną. No niestety, jeszcze w kwestii technicznej, bo dziś nam się zdaje, że jak my widzimy te inskrypcje, że to ciężko przeczytać. Naówczas ludzie uczeni byli specyficznej formy czytania. Dlatego my się dziś śmiejemy z pewnych takich aspektów, że na przykład ktoś szedł do jakiejś szkoły jakiejś parafialnej czy coś i jego uczyli czytać, ale nie umiał pisać. Bo technicznie ta nauka czytania polegała na, dziś to nazywa się szybkim czytaniem, czyli nierozróżnianiu liter. On, rzucając tylko wzrokiem na obraz słowa, znał jego znaczenie. I dlatego on nie umiał pisać, ale jednocześnie umiejąc czytać. To było specyficzne dla średniowiecza, że wiele osób się tym charakteryzowało. Nawet takiej, nazwijmy to, no może nie tej wyższej kadry wykształconej, ale takiej średniej. Także w tym momencie było takie coś, że byle osoba z otoczenia królewskiego, rzucając okiem tylko na ów miecz i owe napisy, by je poznała. Pozostaje jeszcze inna rzecz. Czy na dworze królewskim nie było szpiegów? Oczywiście byli. I czy koronacja, to można ewentualnie zanalizować kwestie polityczne, ówczesne, że ta odradzająca się po rozbiorach Polska była jednak solą w oku okolicznych władców, bo każdy woli, gdy państwo jest słabe i rozbite. Także na pewno szpiegujący tam ludzie też by to dostrzegli. I taki donos do owego papieża by nastąpił. Więc dla mnie to, że ta koronacja nastąpiła i nie miała żadnych potem skutków, jest takim dowodem na to, że tamtych napisów jeszcze nie było. Nie wiadomo, kiedy one zostały dodane. Nie mamy o tym pojęcia, czy może cały element został podmieniony owego miecza. I tu jest właśnie takie coś, ale jest właśnie ta polityka, żeby zniszczyć symbole, że my mamy mówić na miecz Chrobrego, który Chrobremu dał anioł z nieba, bo my zasługujemy na to, by zwyciężać i panować nad innymi narodami. Nie, to koszerne. My z niego rezygnujemy. To nie nasza kultura. To samo się dzieje we Francji. To samo się dzieje w całej Europie. Tak jak mówiłem, z tej dynastii Merowingów wynika powstanie trzech głównych państw. Jeżeli podważymy ich mit kulturowy wytworzenia się na gruzach cesarstwa rzymskiego przez Europejczyków i zamienimy go mitem koszernym, wyjdzie na to, że Europejczycy są tylko złodziejami, że wy nie stworzyliście żadnej cywilizacji, wasi przodkowie, że jesteście tylko, jakby to rzec, pasożytującym robactwem na cywilizacji koszernej, która sobie to przywłaszczyła. Inaczej tą rzecz nazywa się taktyką podmieniania, że przemilczania, że podmienia się dokonania cywilizacji europejskiej, a przedstawia się jako jakieś wielce zaszczytne innych cywilizacji, że to oni byli prekursorami, co to było jakimś absurdem. Z drugiej strony następuje przemilczanie dokonań, fałszowanie ich, tworzenie mitu cywilizacji europejskiej jako z jednej strony stworzonej w dobrych zamiarach przez koszernych, zawłaszczonej przez tych białych Europejczyków, którzy przetworzyli to w jakiś horror normalnie. Że były tortury, były stosy, były jakieś wyprawy, ojejku.
i było brak kultury, bo to kolejne takie twierdzenie jest, to dotyczy specyficznie Hiszpanii z kolei, że tam kulturę to wytworzyli owi Berberowie, nawet nie Arabowie, tylko Berberowie. Czyli ci przedstawiciele jedynej religii pokoju, którzy zbudowali te jakieś miasta, no te miasta istniały, oni je przebudowali, tak jak był Konstantynopol i była Hagia Sofia, a że potem tam był meczet, to nie znaczy, że wybudowali go Turcy. To było na tej samej zasadzie. Dwa, że oni tam i potem Europa od nich dostawała te manuskrypty o cywilizacji, bo tak to była taka dzicz. No tylko przepraszam, jest jedna rzecz. A skąd oni to wzięli? Czy oni to sami napisali? Nie. To były manuskrypty greckich filozofów, tam rzymskich myślicieli i tam lekarzy i tym podobne rzeczy, które były w bibliotekach chrześcijańskich, w bibliotekach Hiszpanii europejskich. I tutaj jedyną zasługą owych przedstawicieli religii pokoju było to, że ich nie zniszczyli. I my mamy być im za to wdzięczni, bo przecież one sobie spokojnie leżały tam. Ich nikt nie chciał niszczyć. Jakby oni nie najechali, to byśmy mieli dostęp do źródeł. A że nastąpił najazd, to w tym momencie potem ludzie przez kupców, zapewnie mając tego świadomość, odkupywali od nich za grube pieniądze dziedzictwo własnej kultury. I my mamy być im wdzięczni za to, że oni raczyli nam to sprzedać. Czyli naszą własność, którą zagrabili, nam łaskawie sprzedali. To jest ich wielka zasługa. Ale przedstawiane to jest, to oni właśnie tą kulturę, to oni rozwinęli medycynę. Nie, nie. Oni zawłaszczyli po prostu myśl, czy to filozoficzną, czy to medyczną, czy to techniczną. Nazwijmy to jeszcze nie Europejczyków, ale ludzi obszaru cywilizacji Imperium Rzymskiego. A dlaczego tak się działo? No to jest akurat bardzo proste, dlatego że ówczesny, tak logicznie pomyślmy sobie, że te manuskrypty pisane na tych papirusach były bardzo wrażliwe. I logicznym jest, jeżeli popatrzymy się na rozkład tych wielkich bibliotek w Cesarstwie Rzymskim, one były koncentrowane w obszarach suchych. Dlatego, że wilgoć no, dla papieru jest strasznie niszcząca. Nikt nie założy wielkiej biblioteki gdzieś tam na obszarze Galii, gdzie ciągle pada, jest duża wilgotność, bo będzie to stwarzało problemy. A założy to w rejonie tam, Egiptu czy Hiszpanii, rejonie suchym, gdzie po prostu położysz ten papier, aby on był w jakimś rulonie i on będzie po prostu nie podlegał procesom no, gnicia, butwienia i tym podobne rzeczy. Oni sobie zdawali z tego sprawę. Więc tutaj zobaczmy i tutaj jest dalej dla mnie właśnie powiedzmy sobie dlaczego tak jest, bo ktoś może powiedzieć, ale jest wiedza historyczna i wszyscy wiedzą, że to jest jakiś fałsz, mit. Tylko po co wychodzą te książki? Te książki nie wychodzą po to i te kręcone są filmy, żeby zmieniać wiedzę historyczną, ale zmieniać świadomość ludzką. Bo w naszej podświadomości jest właśnie to, co ostatnio pisał, tak zwany mit tworzycielski, dziedzictwo. I w tym momencie on nadaje, on to nazywał właśnie tą siłą tworzycielską, że daje podstawy do dalszego tworzenia. Nas chce się tego pozbawić, wmówić ma nam jako Europejczykom, że w istocie my nie mamy żadnej kultury.
że to w ogóle nie jest jakaś nasza kultura, że my tu jesteśmy jakimiś dziczą sąsiadującą z prawdziwymi tworzycielami. I zobaczcie właśnie na przykładzie tej książki polskiej i tego Miecza Szczerca, jak to jest sprytnie robione, że totalne absurdy i ludzie to łykają. A dlaczego? Bo z jednej strony wykorzystywana jest religia, no bo tutaj potomkowie Jezusa i każdy już, o potomkowie, to ja może będę potomkiem Jezusa. I to zobaczmy, że to ludzie, którzy niby wierzą, oni podlegają w tym momencie herezji. Z kolei wierząc takie rzeczy, ale oni nie widzą sprzeczności, bo jak mówiłem, czy w Europie są jeszcze chrześcijanie? Nie ma. Bo ludzie nie mają świadomości nawet własnej wiary. I takie herezje są im wciskane jako substytut, który jednocześnie ich niszczy. Choć oni myślą, że daje im poczucie własnej wartości i buduje. To takie moje przemyślenia a propos, nazwijmy to, polinizacji. Tylko nie polonizacji, a polinizacji cywilizacji europejskiej. Przyszli koszeni do Europy, dostali kartkę z nieba, tu spocznijcie i se spoczęli. Bo to jest ich, nie wiesz, cywilizacja. Wy tylko jesteście w niej pasożytami. Co dalej widzimy? Dalej widzimy, i to właśnie jest taki dowód, po co są te nowe produkcje tego Netflixa, gdzie jak słyszę, bo nie oglądam, nie mam nawet telewizora, są czarni komboje, czarni Indianie, nawet czarne konie, prawda? To służy zmianie świadomości. Wyparciu z świadomości ludzi tego, że czy byli Indianie, czy biali, czy podbój, jakaś cywilizacja, nie ma. Niektórzy to nazywają właśnie, co mówiłem, chyba polityką wymazywania. Wy macie mieć to wymazane. Tak się zastanawiam, dlaczego właśnie ten mit tworzycielski jest wymazywany i wasza historia. Z takiego aspektu, że ona tworzy wasze poczucie wartości. Że możecie być dumni z tej cywilizacji. Ale teraz okazuje się, że ona jest wam w jakiś sposób kradziona z waszej duszy. Jeszcze chciałem coś dodać, jak zwykle się rozgadałem. A propos właśnie seriali, bo pierwszy raz wpadłem na to, to był koniec lat 90., początek dzisiejszego wieku. Rozmawiałem z jednym studentem historii, wtedy się pojawiły te wszystkie seriale. I tam był jakiś serial o Wikingów, tytułu nie pamiętam. I ja oglądałem jeden odcinek i mówię, no ale co tam, jacyś latają, jacyś czarni, coś tam. On mówi, ale mogli być. Mogli. I potem widzimy tego coraz więcej. No po prostu Afrykanie na drakkarach wzięli, polecieli do, popłynęli do Danii, Norwegii, wykąpali się w Acze i zaczęli robić najazdy. Ale nie zapominajmy, że to byli jednak Afrykanie. Nie, to są takie absurdy, że jak człowiek nad tym pomyśli, to zaczyna się śmiać. Ale to wszystko działa na podświadomość. Zniszczenie waszej dumy, waszej historii, waszej świadomości. Zniszczenie waszej duszy. W pewnych aspektach. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy jeszcze myślą, że są chrześcijanami, a łykają takie głodne kawałki. No to, cześć człowiek. O, na koniec był, sobie słucham, kawałek 270 bis,
Non nobis domine. To sobie posłuchajcie. Questa nostra spada infissa su sulla...